Cześć moi drodzy, witam was z tej strony Amros, dawno żeśmy się nie słyszeli, prawda? A to jest gra Factorio. Przyspieszymy sobie troszeczkę czas, bo jednak wygodnie mi się gra na dwukrotnie szybszej grze. W tą grę mam przegrane prawie 200 godzin już. No jeszcze jakieś widzicie badanie, jeszcze jakieś robię. Grałem sobie nowy mod, więc... Wow, fajne rzeczy widzę, kolejne. Tak, oczywiście gra jest zmodowana do Entry Potęgi. Dzisiaj oto cała moja fabryka. No i tak oprowadzę was, wiadomo, belty, pełno beltów, roboty, szalejące wręcz wszędzie, jakieś tam układy, nieukłady, wszystko się ładnie tworzy. A tak wygląda mapa. Gramy w ogóle też na takiej modyfikacji, która de facto jest już niedostępna na wersję 0.17, czyli gramy na świecie. Hello. No i tam... Gryzaki, ja widzę, że będą musiał tutaj, kurczę, jednak mur postawić. No. Mamy te statki, które sobie pływają i widać tutaj na przykład... kamień mi się skończył. No, prawie. Będą musiał tutaj się kopstnąć. Mamy wyładunek kwasu. Pociąg jedzie tędy, w górę. O, właśnie, tu widzimy. Wraca, to jest pociąg akurat z uranem, który tu wydobywam. Za pomocą olbrzymiego wiertła. Trochę ataków, trochę jakieś tam pozostałości po, w cudzysłowie, innych graczach, bo mam to, że de facto nie jesteśmy sami, tutaj mam jeszcze trochę kamienia, żeby się po ogrodzie tutaj tworzyłem w ogóle kolejne, no kolej. Tu mam 9 milionów, ładnie. Tu mam 4, tu mam 2 miliony, uran to jest troszeczkę mało. Nie korzystam tak bardzo z energii jądrowej, czyli jest tylko trzy poziomy. Nie korzystam z energii jądrowej, tak choćby z prostciutkiego względu, że energii mamy w odgromadziciut. Ponieważ fabryka mi zabiera około 300 MW energii, ale wszystko jest dostarczone przez wiatraki. Mam zieloną energię, moi drodzy. O, cały obszar wiatraków. Mam tam jakieś szybsze przetwarzanie gazolu. Coś gdzieś spadło. No, tutaj. Też mam takie zrzuty. Czasami przydatne, zwłaszcza przy wcześniej grze, to mam tworzenie właśnie paliwa z tego, które tworzy się cały czas, jest potrzebne. Tu mamy, jak widać, miedź się tworzy. Są stare piece, chociażby z tego względu, że jedna ruda daje mi tak naprawdę nie 2, a 5 powinna dawać. No właśnie. Daje mi 5, to samo jest z żelazem, nie potrzebuję jakiejś tam lepszej produkcji. Teraz się tworzą różne piecyki, jak widzieć pełno robotu. Tutaj mamy tworzenie kwarcu. Tak, kwarc się tworzy z kamienia i wody. Z tego się później tworzą takie właśnie, nie wiem, czy gdzieś tu mam, żeby... O, silikon ingoty, a to później jest przetwarzane tutaj w tak zwane silikon wafer, który jest wykorzystywany do tworzenia, przynajmniej na początkowym etapie, w dużej ilości, bo chyba w ilości 3, jeżeli się nie mylę. Zaraz wam powiem. Tak, w ilości 3 do tworzenia układów elektronicznych. Ale później jak opracujemy coraz to większe technologie, no to one znikają. Tutaj mam jakieś tam podstawowe też, które nie wymagają tego. Ale ja tam wolę iść troszeczkę w inny ruch. W inną drogę. Tu mamy w ogóle produkcję drzew. To też jest modzik. Ponieważ tory kolejowe są potrzebne, tutaj mam elektryczne tory, to są zwykłe tory dostarczane. Trochę tutaj się dzieje. To jest jakieś tam tory, atakują mnie non-stop kolor. Tutaj jest przetwarzane te trociny są przed, idą tędy, trafią do tych skrzynek, potem do tej wielkiej skrzyni. Gdzie mamy tego odgroma jeszcze trochę, chociaż już powoli maleje mi ta liczba, co mi cieszy. One trafiają wówczas tutaj na takie, no strocień się robi, wiecie, te brykiet, bodajże to się nazywa. To nie wiem, bo tu nic nie jest dostarczone. Czemu to jest aż? What the fuck? To miałem wood pulpy dostarczone. No wówczas to jest później stąd zabierane.
Ja tutaj muszę lepsze podanie, wiecie, wrzucić, ten masowy. Będzie szybciej i więcej tego. No. To jest później leci. Tutaj mamy układy, tam mamy podki, tu mamy fabrykę technologii. Jedzie tutaj pełno i jedzie tutaj wszystko pełną parą. Silosy rakietowe. Mamy trochę kamienia wydobyłem, bo też jest inaczej, co się już wydobywa tutaj. To jest kamień, rury. Miejsce energetyczne, nie muszę wszędzie, wiecie, stawiać tych słupów, tylko wystarczy jedno takie i mam energię elektryczną na całej de facto powierzchni. Tworzenie silników, tutaj pozyskujemy ropę z alg, żeby było śmieszniej. Mamy tutaj fabrykę alg, gdzie za pomocą popiołu, wody, płynnego powietrza i alg, który został wcześniej zrobiony, dostajemy 100. Za 20 dostajemy 100, czyli mamy 80 alg w nadwyżce. To wszystko trafia do zbiorników. A wówczas później te algi są transportowane do rafinerii ropy naftowej, gdzie są zmieniane 20 algi i 20 wody w gazol. Tutaj mamy także algi zmienione w smar, który jest nam później potrzebny, jakieś baterie robię, ładunki wybuchowe. Potem gazol, który jest tworzony tutaj, jest przerzucany do tych zbiorników. I mam jeszcze jeden zbiornik. Pyk. Zawiera 99 tysięcy litrów. Nie wiem, co będziemy się znowu zbierać. Z tego gazu jest stworzona siarka, która transportowana jest tutaj na górę. Do tworzenia nawozu. Podstawowego nawozu. Łącznie z tym. Z płynnym azotem. To muszę trafiać tym potężnym taśmociągiem. Złączy się właśnie z... ja zawsze zapominam. Wood pulp stone. Z trocinami. Aby i z odrobiną alg, aby stworzyć zaawansowany nawóz, który następnie trafia tutaj, gdzie są tworzone nasiona i są tworzone wstępne sadzonki, które później trafiają tutaj, łącznie z kolejną dawką nawozu, trafiają do farm, w których cały proces się zamyka tak naprawdę. Tutaj przerabiam drewno właśnie na popiół. Silniki. Smar jest wykorzystywany do silników elektrycznych. Tutaj tworzymy kwas siarkowy. Z siarki, która jest z tych zakładów. Tworzymy kwas siarkowy. Iron Gears. Jakieś tam osiągnięcia mi się cały czas tam ładują. Tutaj tworzymy mazmut, który jest wykorzystywany tutaj do tworzenia niebieskich potek, których mam od grama cieczy, bo na razie nie prowadzę żadnych badań. Z dwóch jakby stron mamy ten paliwo stałe, ponieważ były braki. Tu mamy tworzenie czerwonych także układów. Tutaj mamy tą nową rzecz, znaczy już starą. Nową starą rzecz, czyli struktura niskiej gęstości jest tworzona. Mam tego całkiem sporo, to jest żelazo, widzicie, tutaj jest tworzenie żółtych potek. Tutaj jest są tworzone niebieskie, roboty, korpusy do robotów, widzicie, fabryka pełną gębą, nie? Choć i tak długo mi zajęło na przykład dotarcie do tego, bo na tym save'ie mam przegrane jakieś 60 godzin, to wszystko mi zajęło 60 godzin. Dobra, pozwólcie, że sobie tylko zerknę, tu jest. Gdzie jesteś, tu mimo. Tutaj właśnie wykorzystuję to paliwo, które mam w nadmiarze, żeby tworzyć energię. A to ona wydaje się strasznie chujowa. Chyba, że po prostu te kociołki są takie słabe. Pozwólcie, że sobie jeszcze przy okazji sobie sprawdzę. Gdzie to jest? Tu mam jakieś bioboilery, jeden stworzy i stworzy sobie jeden zwykły. Bo jestem ciekaw. Czyli mi się. Kocioł parowy zwykły. Zrobię tak. I chciałbym zobaczyć ten bioboiler, jak on tu jest teraz. Zniknął mi. Tu jesteś.
Właśnie, co ty kurde bierzesz za paliwo? A wyciągnijmy sobie to. To oczywiście braknie mi wody. A ty co potrzebujesz? Czyli to przyjmujesz, tylko pytanie... Jakie ty masz tak zwane efficiency? Gdzie on zniknął? A, pada, widzicie go? Tu widzę to, gdzie jest ten przykręty, tu jest ten boiler. Dobra, wykorzystam go sobie tutaj. A, bo on nie pali. Dobra. No, jeszcze jedną turbinę w takim razie sobie skupię, jak one się nazywają. Turbina parowa. Turbina. Proszę, jedną. Wiecie, wygodniej mi jest to w ręce w sumie złożyć niż... czekać. Rzucimy tutaj 90, może w ten sposób. Gdzie jest ta turbina teraz? Turbin. A znaleźć coś w tym jak mógł, to jest koszmarnie masakra. Czy to jest? Może jestem ślepy w tym tyłu. Tu jest. Jeszcze akumulator. Nie mam baterii. O rety. Same problemy. Wiem, że nie powinienem tego testować przy was, ale już sobie to sprawdzę. Gdzie są, gdzie mam baterie, baterie. Gdzieś przesilniki elektryczne muszą być. A, to są baterie. Weźmy sobie jeden stack. Aku. Może dwa sobie zrobimy. Dla czystego rachunku sumienia. Może mnie atakują. Pa. I to jest fajne. Bardzo mała dostępna wydajność, widzę. No cóż, mało efektowne, już bardziej efektowne są te, bo na 10,2 MW energii. Na najwyższym poziomie to jest sporo. No moi drodzy, tak prezentuje się tutaj moja mikrofabryka. Pójdziemy sobie jeszcze na małą wycieczkę. A, miałem wziąć samolot w ogóle. A czemu ja nie pamiętam takich rzeczy? dobra, gdzie on teraz jest? Jest tu, on jest w ogóle właśnie przy tej elektrowni całej. O, jest nasz samolocik. Czy ty masz amunicji w ogóle? Masz i to w uj amunicji i w uj paliwa. Dobra, zniszczymy sobie prędkość gry. Jest ten samolot jest zbyt prędki, żeby ja mógł go... polecimy sobie tutaj zniszczyć przy okazji. Za prędki dla mnie, żeby ja mógł go sobie na spokojnie na razy dwa grać. Niszczymy ich. Znaczy tu? Pick up an item, looter w ogóle. Dostałem osiągnięcie kolejne zresztą. No wiecie, że te osiągnięcia się resetują. Dobra, poczyściliśmy. Bo już nic mi w sumie nie zagraża tutaj. Nope. Dobra. Zatrzymam się na sekundkę. Jak widzicie, byłem już... Bo zaczynam mniej więcej na pograniczu Niemiec i Francji. To jest oczywiście Polska. Szwecja i tak dalej. Byłem też w Ameryce, trochę w Afryce polatałem. No, sporo rzeczy. Tu jest w ogóle strasznie dużo. Mam kolejną rudę uranu.
Zastanawiałem się, czy wiecie, nie zejść tutaj na przykład pociągu, pociągnąć pociąg, czy to w prostej linii, czy gdzieś tutaj tak trochę krzywo, do wybrzeża i z wybrzeża pociągnąć statek, aż do naszego tutaj wybrzeża, tutaj gdzieś. A to już was będę pytał w czytaście, jeżeli postanowię poprowadzić serię. A te kropki to są po prostu pola ropy naftowej. A ja z ropy nie korzystam, bo mam po prostu algi. Czy tu poniszczymy? Tak, że mi dosyć sporo obrywa przy nich, oni są dosyć mocni. Ale mogę wam pokazać jeszcze tutaj. Tą część mojej fabryki, może 15 mi minęło. Tu statki sypują, jak widzicie, są takie niebieskie linie. Trochę się namęczyłem tworząc między ten grafik tutaj, żeby one, wiecie, się nie kolidowały ze sobą czy coś. I w ogóle puścimy statek. Nawet nie statek puścimy, tylko polecimy tutaj. Wow, ej, 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 ej. Trochę dużo tego kamienia. Tia. Muszę wyjść w ogóle z tego. To będą teraz wkładać cały kamień. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To co? Bo jak on jest... Właśnie to mi od razu może się podpowiedzieć tutaj. Muszę tych robotów swoich się pozbyć. Że właśnie tego X-a to nie było. Co zrobić, nie? Bo ja nie mam niestety pojęcia. To powinno być w ogóle w drugą stronę. Jak będzie teraz wrzucać tego kamienia i wrzucać. Jak właśnie zrobić, żeby on nie był... Wytnik, kopiuj, power grid. No nie mam tutaj czegoś takiego. Właśnie, chodzi o to, żeby to nie zostało oznaczone do dekonstrukcji. Będę może w ten sposób się bawić. A przy okazji, gdzie jest ten Omega Drill? Omega Drill sobie postawimy tutaj. Że on już na spokojnie może sam tutaj tworzy. Sam tutaj wypełniać to miejsce. Znaczy się potrzebuje zasilania. Tak, on działa tak powoli z tego prostego względu, że to jest po prostu już pełno na tej linii. Ja chcę, żeby on nie był ma... będę musiał to sprawdzić, wiecie. Dobra, to tyle, jeżeli co chciałem wam pokazać. Trzymajcie się i do zobaczenia. Powiedzcie, czy chcecie serię z tego, bo może wrócę troszeczkę do nagrywania. No hej, cześć, pa.